Cześć, cześć, dzień dobry. Witamy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziś, jak zazwyczaj, możemy przywitać się, że waszym i naszym gościem jest... Agnieszka Staroń, dobry wieczór. Postanowiliśmy dzisiaj przeprowadzić taką rozmowę, która jest bardzo ważna, bardzo potrzebna wielu z nas, nie tylko właściwie z okazji Dnia Kobiet, ale jest to taki rzeczywiście wyjątkowy dzień, kiedy możemy trochę bardziej zastanowić się nad tym, co się wokół nas dzieje. Pomyśleć o sobie. Tak. Porozmawiamy o tym, jak działa na nas stres, czym jest stres, do czego powinnyśmy dążyć, czy stres jest dobry, jak możemy sobie z nim radzić. No i o tym wszystkim dziś opowie wam nasz gość, czyli Agnieszka Staroń, coach, mentor, trener biznesowy. Ja po prostu pracuję z ludźmi po to, żeby potem ludziom pracowało się i żyło łatwiej i przyjemniej. Chyba tak to powinno być powiedziane najkrócej. Wszystkie osoby, które dzisiaj widziały naszą zajawkę dzisiejszego wydarzenia, którą zrealizowała pani prezes marki Bandy, doskonale już pewnie wiedzą, że Agnieszka jest naszą ukrytą bronią. Podobno jestem tajną bronią, nie wiedziałam o tym do tej pory. Przyznam, że z dużą przyjemnością się o tym dowiedziałam. Czyli wspomaga naszą panią prezes w sytuacjach stresowych zapewne. Wspomagam pracowników firmy, żeby lepiej sobie radzili z sytuacjami stresowymi. Chyba tak bym to powiedziała. Ale jasne, że jeżeli pracownicy są mniej zestresowani i lepiej funkcjonują, to i prezes jest w lepszej formie. Chciałabym, żebyście wy też mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Zadawajcie proszę pytania, jakie macie takie swoje przemyślenia, albo co was ciekawi, co chcielibyście usłyszeć od zawodowego coacha, który doskonale wie, jak uporać się ze stresem. Ja będę zadawała pytania, będziemy prowadzili rozmowę, a wy swoje pytania zadawajcie na bieżąco. Nasz moderator będzie nam te pytania podsyłać i będziemy sobie wszystko omawiać na bieżąco. A ja ze swojej strony bardzo o te pytania proszę, ponieważ wprawdzie, żeby być mniej zestresowaną, mam ściągawkę, ale pytania bardzo ułatwiają rozmowę. Dajcie nam znać, czym według was jest stres, a my zapytamy Agnieszkę, czym jest stres? Generalnie stres jest reakcją naszego organizmu na to, co dzieje się wokół, na to, co dzieje się na zewnątrz. Czasem to są bardzo proste rzeczy. Stresem są dreszcze będące reakcją na to, że jest zimno albo na to, że się zdenerwowaliśmy. Stresem w pewnym sensie jest również burczenie w brzuchu, kiedy jesteśmy głodni. Ale stresem jest też takie uczucie napięcia mięśni, kiedy ktoś na nas podnosi głos albo kiedy dzieje się coś niebezpiecznego, niepokojącego. Więc tak naprawdę każda sytuacja na zewnątrz, która się jakoś na nas odbija, wywołuje reakcję, którą można nazwać stresem, bo to jest jakiegoś rodzaju napięcie w organizmie, jakaś zmiana. Oczywiście nie zawsze ten stres jest nieprzyjemny, nie zawsze ten stres jest groźny, nie zawsze jest destrukcyjny, wręcz przeciwnie. No właśnie, bo o stresie też się często mówi w takim znaczeniu, że jest motywujący. Bardzo. Jednak czasami ten stres nie w ogóle nas wyłącza z działania. Tak. I musimy sobie znaleźć ten moment, kiedy już nie, kiedy tego stresu jest za dużo. Bo też on po pierwsze może być w różnym natężeniu na nas oddziaływać. My różnie możemy na niego reagować. I każdy inaczej nie reaguje. Umieć reagować. I to też jest reakcja, nie reagowanie. Tak, zdecydowanie. Są trzy takie podstawowe reakcje. Czasem z angielskiego mówi się o nich, że to są reakcje takie 3F. Fight, flight i freeze. Czyli walcz, wiej. Albo zamarznij, znieruchomiej, tak? Ukryj się poprzez to, że nie będzie widać ciebie, bo się nie będziesz ruszać. Zawieś wszelkie działania. To zresztą jest bardzo częsta reakcja. My mówimy uciekaj lub walcz, ale tak naprawdę chyba najczęstszą reakcją jest właśnie taka próba udawania, że nic się nie stało, że mnie tu nie ma, że jest tak, jak było do tej pory. A gdzie jest to rozwiązanie najlepsze? Że zastanów się.
Nie ma. Zastanów się, to jest najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj stresu po tym, jak już opanujemy tę pierwszą reakcję. Albo jak ją trochę wykonamy i zatrzymamy, albo jak już coś zrobimy. Najczęściej jest tak, że coś robimy, że jakaś reakcja się pojawia i dopiero po chwili, my to nazywamy, mówimy, że idziemy po rozum do głowy, prawda? No więc ktoś to bardzo ładnie opisał, profesor Steve Peters w książce Paradoks szympansa, to jest kanadyjski psychiatra, opisał takie dwa konstrukty w naszym mózgu. Powiedział, mamy w mózgu szympansa i człowieka. W jego książce tych konstruktów jest więcej, ale szympans i człowiek to są takie dwa podstawowe. Szympansem nazywa to, co jest związane z pniem mózgu, ze strukturami hipokampa, ciała migdałowatego. To jest tak tam, odtąd tak trochę do góry. I to są ośrodki, w których uruchamiane są emocje. I to jest to, co pierwsze się uruchamia, ponieważ w taki sposób jest skonstruowany nasz organizm. Najpierw uruchamiane są właśnie te ośrodki, czasem nazywane starą częścią mózgu, czasem nazywane mózgiem gadzim. No, generalnie najpierw lecimy szympansem. Nie ma zmiłuj, zawsze tak będzie. Czy mniej, czy bardziej, to już zależy od nas, ale kawał drogi chodzić, bo trzeba stąd zawędrować tu, czyli doprowadzić nasze myślenie do takiego zdroworozsądkowego analizowania sytuacji, czyli do uruchomienia kory mózgowej. I tutaj właśnie według Steve'a Petersa mieści się człowiek zlokalizowany w naszej głowie. Zanim jeszcze przejdziemy sobie, bo zaraz podpytamy Agnieszkę o bardzo konkretne przykłady, jak radzić sobie ze stresem, to jeszcze dobrze byłoby sobie rozróżnić ten stres, który nas napotyka nagle i ten stres, który może być stresem przewlekłym. No, rzeczywiście jest trochę tak, że jest stres ostry, który jest reakcją na taką jednorazową jakąś sytuację i to jest nagły wyrzut, bo stres oczywiście, to co nazywamy stresem, to jest jakaś chemia w organizmie, tak? Więc jest nagły, krótkotrwały skok adrenaliny i działanie z tym związane, albo reakcja organizmu z tym związana. I jest to, co nazywamy stresem przewlekłym czy chronicznym, czyli taki, no niby się zaadaptowaliśmy do jakiejś sytuacji, niby sobie radzimy, ale w ciągłym, permanentnym napięciu. Trochę tak jak silnik pracujący nieustannie na najwyższych obrotach albo na bardzo wysokich obrotach. W efekcie nasze reakcje stają się nadmiarowe, a nasza efektywność spada. Czyli takie cały czas dam radę, radzę sobie, jeszcze jest okej, wytrzymam, przetrzymam, to wcale nie jest dobre. Właśnie, gdzie ja myślę, że granica jest, teraz jak to powiedziałaś, mi się skojarzyło, granica jest między wytrzymam a przetrzymam, wiesz, chyba. Dlatego, że jak widzę, że daję radę, to jest okej. Chociaż ogromnie ważne jest, żeby dać sobie też prawo do niedawania rady i mamy teraz taką sytuację, kiedy to prawo jest niezwykle potrzebne i żeby mówić sobie, kiedy już jest za dużo i kiedy muszę dać sobie przestrzeń, czas, możliwość na wypoczynek. Jasne, że są w życiu sytuacje, kiedy tego czasu na wypoczynek nie ma. I w tej chwili to, co się dzieje na Ukrainie, sprawia, że tam wiele osób nie ma czasu na wypoczynek i nie ma czasu na rozmowę o odstresowaniu się. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy mówić o dbaniu o siebie i to, co warto pamiętać. Każdy z Was, kto leciał samolotem, wie, że maskę tlenową najpierw zakłada się sobie, a dopiero potem osobie, która jest pod naszą opieką. I teraz czas dla siebie, czas na odstresowanie, czas na uspokojenie organizmu, to jest ta maska tlenowa. Musimy dać sobie prawo na odrobinę odpoczynku, odprężenia, żeby móc pomagać innym. Niezależnie od tego, czy to się dzieje w normalnej rzeczywistości codziennej, kiedy to pomaganie innym, to jest praca codzienna, zawodowa, rodzina, wychowywanie dzieci, takie zadania nasze codzienne, czy też, tak jak teraz działa bardzo wiele osób, jest to pomaganie ludziom w niewiarygodnym wręcz kryzysie. Przy czym im więcej będziemy w stanie, znaczy jesteśmy w stanie dać z siebie więcej,
jeśli sami jesteśmy w dobrej formie. Tak. I to, o czym tak już takie słowo się zaczęło klarować nam, takie dążenie jednak do takiego dobrostanu, tak. Do takiej równowagi naszej, przy czym jednak zauważenie tego, że takie danie sobie rezerwy, danie sobie pozwolenia na to wyciszenie, wtedy, kiedy wszyscy inni są w amoku, w szaleństwie, w akcji bardzo intensywnej i niezwykle potrzebnej. Żebyśmy też umieli to rozpoznać, że to nie jest lenistwo, że to nie jest egoizm z naszej strony, tylko potrzeba wycofania się na chwilę, żeby ruszyć pełną parą. To jest ładowanie akumulatorów, tak? Mamy tutaj takie elektroniczne urządzonka i mamy baterię. I teraz jak w momencie, kiedy w tym urządzonku bateria wysiada, to mamy nowe. Nasz organizm jest skonstruowany w taki sposób, że nie mamy nowych baterii. Musimy sobie te baterie jakoś doładowywać, musimy gdzieś odgrzebywać rezerwy. I wiemy o tym, że nasze rezerwy najczęściej są dużo, dużo większe niż nam się tak na co dzień wydaje. Ludzie w kryzysie, ci, którzy byli kiedykolwiek w jakimś intensywnym kryzysie, czy którzy są, widzą, że siły mamy w sobie więcej, niż byśmy się kiedykolwiek wcześniej mogli spodziewać. Ale jednak w pewnym momencie to się wyczerpuje. I po to, żeby móc dbać o innych, żeby móc zadbać o siebie, żeby móc przetrwać, potrzebujemy od czasu do czasu dać sobie trochę luzu, dać sobie chwilę czasu na regenerację. My będziemy mówić o tej regeneracji w nieekstremalnych warunkach, ale również w kontekście takim, że żeby pomagać, trzeba być w dobrej formie po prostu. Czyli my szukamy takich zasobów, tego spokoju, tego balansu wewnątrz siebie, zatrzymujemy się na chwilę, nie posiadamy wyrzutów sumienia z tego powodu, że 2 godziny leżymy, nie robimy nic. Nie, te 2 godziny są nam potrzebne po to, żeby potem móc coś zrobić i żeby móc zrobić to dobrze. Bo wyrzuty sumienia są nam absolutnie niepotrzebne i one w ogóle są nie w tej klasyfikacji. One są bardzo potrzebne, bo ja bym nie mogła uprawiać swojego zawodu, gdyby nie wyrzuty sumienia. No dobrze, ale najczęściej rzeczywiście nasze przekonania, że powinniśmy czy musimy coś w sytuacji, kiedy nasz organizm odmawia posłuszeństwa, no po prostu nie mają szans na realizację, tak? Co z tego, że powinnam, co z tego, że muszę? Jedyne, co będzie rosło, to moja frustracja. Z całą pewnością nie będzie to moja efektywność, jeśli już jestem na skraju wyczerpania. No dobrze, to jeżeli mamy do czynienia z takim stresem nagłym, czyli to coś się wydarzyło i ja po prostu już czuję, że już mi po prostu, wiecie, po prostu wjeżdża. Tak, już mam nerwy. Na szybko, jakie są metody? Jak mogę się wyciszyć? Pierwsza rzecz, zamknąć szympansa w klatce. A szympansa w klatce zamykają bardzo proste rzeczy. Można policzyć do 10, wziąć kilka głębokich oddechów albo po prostu rozejrzeć się i zanalizować sytuację, ale nie z poziomu emocji, tylko z poziomu faktów. Mam stres? Mam. Gdzie jestem? W studio Bandi. To raczej nie powinno mnie nic tutaj zjeść, tak? To co ja powinnam zrobić, jaka jest moja rola, co w tym momencie, w tej sytuacji należy. I dopiero wtedy, tak, czyli z poziomu kory mózgowej, z poziomu człowieka, zaczynamy podejmować przemyślane działania. Czyli takie ćwiczenia oddechowe to jest to pierwsze koło ratunkowe. Tak, i to rzeczywiście w takiej sytuacji, jak mówisz, tak, nagłego stresu, czegoś wydarzyło się, nie ma czasu na jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, więc to wystarczy jeden głębszy oddech, tak? To, co ważne, krótszy wdech, dłuższy wydech. Od razu jedno westchnienie takie rozluźnia mięśnie, pod warunkiem, że sobie pozwolimy te mięśnie rozluźnić, tak? Że to nie jest tak, teraz muszę głęboko odetchnąć, tylko rzeczywiście damy swoim mięśniom szansę na takie oklapnięcie na chwilę. I to jest ten moment, kiedy faktycznie odzyskujemy rozum na moment. A ja myślę, że też taki dobry pomysł na to, żeby trochę nam się zrobiło przyjemnie, to jest otrzymanie jakichś prezentów od nas. Więc ja też mam, oczywiście wszystkie osoby, które nas śledzą, które nas oglądają od dawna, doskonale wiedzą, że my lubimy rozdawać.
I w dniu dzisiejszym też co nieco rozdamy, coś wyjątkowego, coś, czego jeszcze nie ma w ofercie, czego jeszcze nie sprzedajemy. Niezwykłe prezenty od Anety. No, od Bandy, ale przyłożyłam tam odrobinę palca. To są produkty, które już niedługo będą w sprzedaży, jeszcze ich nie ma na stronie, natomiast my je wyślemy do tej wygranej grupy osób. W momencie, kiedy już pojawią się u nas w sprzedaży, będziecie pierwszymi osobami, które te produkty dostaniecie. Zaraz powiem, o co chodzi, natomiast bardzo byśmy prosili, żeby każdy z naszych oglądających teraz napisał nam, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które nas śledzą w tej chwili na Facebooku, te osoby, które nas oglądają na Instagramach, jak zazwyczaj w czasie rozdań prosimy, żeby umieszczały odpowiedzi dopiero w komentarzu, który informuje o tym, że się live odbył, bo tych komentarzy na bieżąco, na żywo my nie będziemy widzieli po zakończeniu wydarzenia. Dopiero jak zamieścimy post, że takie wydarzenie było, dopiero wtedy zamieśćcie odpowiedź. Mamy prośbę, żebyście pisali nam w komentarzach, jak Ty konkretnie radzisz sobie ze stresem, co u Ciebie sprawdza się najlepiej, po to, żebyśmy mogli siebie wspierać nawzajem, żebyśmy szukali różnych inspiracji, co kto robi, co komu w duszy gra, co na kogo dobrze działa. Zwłaszcza, że każdy z nas na stres reaguje zupełnie inaczej i każdy z nas ma swoje metody na radzenie sobie ze stresem i cudze metody mogą, ale nie muszą być przydatne, więc bardzo warto testować własne i kierować się swoją intuicją. Jeśli dzieje się coś trudnego, jestem zmęczona, wyczerpana, po długim okresie napięcia i mam chęć robić coś, to daj sobie szansę robić to coś i sprawdź, jak to na Ciebie zadziała. Przetestuj. Bez testowania nie dowiesz się, co jest dla Ciebie dobre, a to, co jest dobre dla Twoich bliskich, niekoniecznie musi działać dla Ciebie. Ja tylko pokażę, co jest do wygrania. Takie przepiękne pudełeczko kryje w sobie bardzo przyjemne produkty. Ja widziałam zawartość, bardzo interesująca. Uchylę rąbka tajemnicy, zupełnie inna kolorystyka, więc już wiecie, że to jest zupełnie coś nowego. Chowam szybciutko, bo to jeszcze jest tajemnica. Niedługo wszystko będzie jasne. Taka linia kosmetyków, która kryje w sobie pewien przekaz, ale o tym już niedługo, kiedy tylko produkty się ukażą. Wracając do naszego tematu stresu, powiedzieliśmy sobie, jak reagować na szybko, kiedy coś się wydarza nagle. A jeżeli jesteśmy w trakcie stresu przewlekłego, co też wiele z nas doświadcza. To chciałabym powiedzieć o takiej rzeczy, że ten stres przewlekły oznacza, że w pewnym momencie przestajemy mieć możliwość efektywnego działania i zaczynamy go widzieć. I to jasne, że tutaj kwestia przewlekłości, chroniczności jest umowna. Dla jednego jest to wiele godzin pracy i to, co się dzieje po wielu godzinach pracy. Ja kiedy jestem przemęczona, to jest po prostu zmęczenie, to nie zawsze jest stres, tak? Ja kiedy jestem przemęczona, to zaczynam robić mnóstwo literówek, jak piszę. I widzę, dobra, to czas wstać od komputera. Ale też chciałabym, żebyśmy trochę powiedzieli o tym, po czym poznać, że ten chroniczny stres się pojawił, po czym poznać, że czas na interwencję, tak? A ponieważ jestem zestresowana i przyszłam ze ściągawką, to wspomogę się trochę tą ściągawką, bo tych objawów jest sporo. Przede wszystkim oczywiście poczucie zmęczenia, tak? Ale także poczucie zmęczenia po wypoczynku. Jeśli masz wolny weekend, jeśli masz kilka godzin dla siebie, robisz przez te kilka godzin to, co lubisz, to, co Cię zwykle odpręża i pomimo to ciągle jesteś zmęczona, zmęczony, to znaczy, że Twoje zmęczenie, Twoje wyczerpanie przekroczyło pewną granicę i albo potrzeba więcej czasu na odprężenie, albo potrzeba zmiany sposobu działania, żeby się do takiego stanu nie doprowadzać. Takim powszechnie znanym objawem wyczerpania czy nadmiaru stresu jest problem ze snem. Czy to problem z zasypianiem, czy to problem z budzeniem się w środku nocy. Z tego, co wiem, zasadą jest, że jeśli takie problemy regularnie trwają 3-4 tygodnie, to czas pogadać ze specjalistą. Więc tutaj też ta przewlekłość ma swój wyraz.
kłopoty z koncentracją niezależnie od sytuacji. Tak, mam cicho, spokojnie, tak jak lubię, a mimo to nie jestem w stanie się skupić. Ani teraz, ani za godzinę, ani za 3 godziny, ani jutro, bo coś się dzieje. Te problemy z koncentracją często powodują, że obniża się jakość naszej pracy w efekcie, wynikiem nadmiernego stresu i też objawem wypalenia zawodowego jest obniżona samoocena, jest poczucie, że jesteśmy niekompetentni, że nie potrafimy, coś robiliśmy zawsze, a teraz już nie umiem. Pamiętam słowa kogoś znajomego, kto był w depresji. Ja to zawsze potrafiłem, ja tego nie umiem. Tak, z taką bezradnością wypowiedziane. Więc to z całą pewnością gdzieś jest konsekwencja stresu w pewnym momencie albo następstw tego stresu, już takich rzeczywiście poważnych. Wszelkiego rodzaju dolegliwości psychosomatyczne, czy to gastrologiczne, czy to związane z bólami głowy, czy ze skokami ciśnienia, są osoby, które na większy stres reagują takimi niekontrolowanymi skokami ciśnienia. W przypadku każdego z nas to jest najsłabszy kawałek człowieka. To, co nam dokucza, jeśli mamy coś takiego, co jest słabszym elementem naszego organizmu, to w wyczerpaniu, w chronicznym stresie to będzie reagowało. Przy czym my mówimy chroniczny stres, to nie jest taki stres, rany boskie, uciekam przed lwem, tak? Bo nie da się uciekać przed lwem przewlekle. To siłą rzeczy jest element ostrego stresu. Natomiast w przypadku stresu przewlekłego my się przyzwyczajamy, przywykamy do jakiejś sytuacji. Jesteśmy w napięciu, ale przestajemy to dostrzegać. I to jest niepokojące, bo taki przewlekły psychologiczny stres, przewlekła presja może nam bardzo szkodzić, bo w jakimś momencie przestajemy sobie z niej zdawać sprawę. Czyli to, że możemy zaobserwować, jeżeli ktoś teraz wynotował sobie na przykład te objawy przewlekłego stresu. A jeszcze jest kilka. Tak, ale już wiesz, jak w ankiecie ciach odhacza, że to mam. No to zatrzymać się i zastanowić, tak, uruchomić człowieka, tak, korę mózgową i zastanowić się, z czego to może wynikać. Mhm. Może być też tak, że mamy obniżony nastrój, że jesteśmy zniecierpliwieni, że odpowiadamy innym w taki sposób. Potem kurczę, niepotrzebnie tam na kogoś nakrzyczałam, podniosłam głos albo powiedziałam coś niefajnego, wyrzuty sumienia, ale to jest często właśnie efekt napięcia. Obniżone libido. Nie, seks? Nie, jutro też nie. Nie, pojutrze też nie. Za tydzień? Nie, to może też nie. Jeżeli tutaj jest jakiś kłopot, to również może mieć związek ze stresem. Lęk. Często taki nieuzasadniony. Czegoś się obawiam, nie wiem czego. Jest jakoś źle, niefajnie, coś po mnie chodzi. No ale właściwie to bez sensu, no bo po co, tak? Nie mam powodu. Ale jednak ten lęk jest. Tak? I on również z jednej strony jest wynikiem stresu, ale z drugiej strony powoduje nasilanie się tego stresu. Niechęć do podjęcia działania. Bo no, jeśli się czegoś obawiasz, jeśli jesteś zmęczony, jeśli masz obniżony nastrój, jeśli masz poczucie niekompetencji, nie wierzysz w swoje własne siły, no to trochę trudno się do czegoś zabrać, tak? Więc takie czasem mówimy, bo to ja prokrastynuję, tak? Jak sobie tam odkładasz od czasu do czasu coś, ale wreszcie siadasz i to robisz, to jeszcze nie jest kłopot, tak? To może być kłopot związany z tak zwanym zarządzaniem czasem, czyli z organizowaniem własnego czasu. Ale jeśli masz się za coś zabrać, nie zabierasz się za to i zawalasz, to gdzieś może być przyczyną właśnie przewlekły stres nadmiarowy. Dajcie nam proszę znać w komentarzach, a który rodzaj stresu Was dotyczy? A mogą to być dwa jednocześnie właściwie, nie? Może być tak, że jesteśmy w stresie przewlekłym, a jakieś konkretne wydarzenie jeszcze bodźcuje bardziej tak, i powoduje, że wchodzimy w taki stan ostrego stresu, czyli w skok właśnie adrenaliny wysoki. No to zaraz sobie powiemy o tym, co zrobić, żeby bardziej się, może się troszkę zdystansować do pewnych sytuacji, żeby bardziej obserwować niż absorbować. Tak. Co możemy zrobić? Jakie są metody radzenia sobie ze stresem przewlekłym? Przede wszystkim skupianie się na tym, na co mamy wpływ. Bo nie jesteśmy w stanie uratować całego świata, ale możemy zrobić coś.
nie jesteśmy w stanie sprawić, że nasz szef będzie szczęśliwy, ale jesteśmy w stanie wykonać swoje zadanie bądź część swojego zadania poprawnie. Nie jesteśmy w stanie spowodować, że nasi współpracownicy będą najlepszymi pracownikami świata, ale możemy trochę podzielić się z nimi swoją wiedzą. Nie jesteśmy w stanie sprawić, że nasze dzieci będą najlepszymi uczniami, ale możemy wziąć udział w tym, żeby odrobiły lekcje. Tak. Więc skupić się na tym, co jest realne, co możemy zrobić, na co mamy wpływ. Druga rzecz ważna, akurat w tym czasie, teraz, odcięcie się od nadmiaru informacji, zwłaszcza od nadmiaru informacji negatywnych. Myśmy tego nie uzgodniły, ja mogę powiedzieć, że piszę bloga. Możesz. To piszę bloga. Piszę bloga, blog ma nazwę Przyjazny Coaching, zresztą jest też na Facebooku fanpage Przyjazny Coaching. I na blogu ostatni artykuł, który jest, to jest artykuł właśnie chyba zatytułowany Odetnij się, czy odłącz się. Pisałam go właśnie z myślą o tym, że to, co robimy w takim czasie jak teraz, co robiliśmy też na początku pandemii bardzo często, to jest siedzenie z telefonem w garści i scrollowanie po prostu wiadomości na okrągło. I to cię bombarduje tak. Co chwilę. I im bardziej krzykliwy tytuł, tym większe prawdopodobieństwo, że klikniemy, bo media rządzą się własnymi prawami i liczy się liczba kliknięć. Natomiast bardzo często jest tak, że jest super krzykliwy tytuł w tekście czy w obrazie, nawet może jakiś wywiad ze specjalistą czy jakieś wyniki badań, a na koniec okazuje się, że właściwie to są na razie szacunki i niepotwierdzone informacje. Czyli czytamy coś z wypiekami na twarzy, z takim poczuciem, no nareszcie odzyskam kontrolę, nareszcie będzie mi łatwiej. Bęc, tak? No to szukam następnej informacji i następnej. Nie. Oczywiście, że trzeba wiedzieć, co się dzieje i rozumiem, że większość z nas chce wiedzieć, co się dzieje. Warto wiedzieć przede wszystkim, ale sprawdzenie informacji raz, dwa razy dziennie ma sens. Sprawdzenie informacji 15 razy dziennie nie ma sensu. Czyli to jest też taki pomysł, żeby się chronić jednak przed tą ilością informacji, siebie. One podtrzymują nas w stanie takiego permanentnego alertu. Tak. Więc zdecydowanie dać sobie taki czas na wyciszenie. Jeśli mamy się o czymś dowiedzieć, to się na pewno dowiemy. A sprawdzanie informacji po to, żeby być na coś gotowym, bądźmy realistami, raczej nie jest zasadne. Jeśli ma się wydarzyć coś, czego nie kontrolujemy, to się i tak wydarzy po prostu. No dobrze, czyli szukamy takich rozwiązań, które będą pozwalały nam znaleźć jakiś balans, pozwolą nam się wyciszyć po to, żebyśmy mieli taki bardziej logiczny ogląd sytuacji. Mniej mediów, mniej komunikatorów. Okazuje się, że można zmniejszyć liczbę komunikatorów w telefonie. Do ilu? Ja działam na dwóch. Znaczy, ci, którzy chcą się ze mną skontaktować, wiedzą, że ja jestem w telefonie, czyli również w SMS-ach i na WhatsAppie. I to jest absolutnie wystarczające. Okazuje się, że wcale nie muszę mieć oprócz tego jeszcze tych iluś innych. I jestem w stanie się komunikować ze światem. Tak? Oczywiście, że sprawdzam te inne, ale sprawdzam je tam od czasu do czasu. Tak? Bo też jest chyba tak, że jak za każdym razem, kiedy przeskakujemy na inne treści, czyli pracujemy, piszemy, na przykład ty piszesz bloga, ktoś pisze artykuł i zajrzę na Facebooka i zobaczę jakiś artykuł, to ja tak się przejmę się tą treścią, że ja nie jestem w stanie od razu wrócić. Tak. Ja potrzebuję chwili, żeby wrócić w ten temat, który w ogóle był zupełnie inny, nie? W ogóle skoncentrowanie się, jak coś nas rozproszy, ponowne skoncentrowanie się na tym, co robiliśmy, jeśli to była praca wymagająca skupienia, nieważne, czy to jest gotowanie, czy to jest pisanie, nie wiem, artykułu naukowego, ponowne dojście do takiego stanu pełnej koncentracji trwa około 15-20 minut. Więc to, że nas na przykład wybije telefon, albo piknięcie komunikatora, albo to, że ktoś nas zawoła z drugiego pokoju, przerywa nam taki cykl pracy i sprawia, że ta praca o 15-20 minut się wydłuża po prostu. Albo jej jakość spada.
My już sobie chwilkę wcześniej rozmawiałyśmy przed tym wydarzeniem na żywo i jednym ze sposobów, właśnie wymieniałaś różne te sposoby, jak wejść w ten stan dobrostanu, jak wejść w ten stan trochę wyciszenia. Wyciszenia, się. Tak. I to są sposoby różne, mówiłaś o jodze, o różnych... Są, tak. Jest taka metoda, która oddechowa, która pozwala dość szybko się wyciszyć. Powiedziałam, że na szybko wystarczy westchnąć. Metoda, którą akurat w tej formie poznałam nie dalej jak wczoraj, gdzie się robi krótszy wdech, dłuższy wydech, ale tak, żeby wdech był na dwa, a wydech na cztery. Czyli wdech tak, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Trochę dłuższy wydech. Tak? Wdech na dwa, wydech na cztery. Dwa, trzy takie wdechy i wydechy automatycznie uspokajają, bo to działa w dwie strony. Stres nam zwiększa ciśnienie krwi, przyspiesza tętno. Uspokojenie oddechu zwalnia tętno, obniża ciśnienie krwi. Więc siłą rzeczy stres wycicha trochę. A czy są takie pewniaki? Że na przykład jak sobie tak ustalę, że jak czuję się mocno zdenerwowana, to na przykład zacznę mówić wolniej. Można. Mówienie wolniej robi to, że ty się troszkę uspokajasz, ale też uspokaja się rozmówca. I mam tą sekundę więcej, żeby się zastanowić, co wypowiem. To też. Uczy się tego osoby pracujące z ludźmi, obsługujące klientów na infoliniach, w różnych placówkach usługowych, żeby w momencie, kiedy pojawia się wzburzony klient, żeby mówić nieco wolniej i nieco ciszej. Jest też taka metoda, która pozwala odciąć się od bodźców wzrokowych. Uwaga, będę się rozbierać. Polega na tym, żeby zasłonić oczy w taki sposób, żeby nie widzieć zupełnie światła. Otwarte oczy, bez przyciskania gałek ocznych, ale w taki sposób, żeby się na chwilę odciąć zupełnie od wszelkich bodźców wzrokowych. Dla wielu osób to jest bardzo, bardzo uspokajające, wyciszające. Można też, to zależy też trochę, kto z nas jaki zmysł ma wrażliwy. Można się odciąć od niepożądanych bodźców słuchowych. Większość z nas już ma słuchawki. Słuchaweczki i jakaś muzyka, która, czy jakieś dźwięki, które nas uspokajają. To nie musi być muzyka, to może być szum drzew, świergot ptaków, odgłos płynącej wody, ale może być też jakaś muzyka w taki sposób, żebyśmy tylko to słyszeli. I znowu zamykamy oczy i odcinamy się od całej reszty i skupiamy się, to jest bardzo ważne. Ci, którzy ćwiczą uważność, też do tego się często odwołują, żeby skupić się wyłącznie na tym, żeby cała uwaga wchodziła tam w tą muzykę, w nic innego. Tak? Czy my mamy jakieś pytania? Bo tak, moja uwaga, nie chcę wejść w żadną muzykę, bo wychodzi do naszych odbiorców. Nie wchodzi w dźwięk przychodzącego powiadomienia. No właśnie, ja czekam na te dźwięki powiadomień. To też jest taki właśnie temat, który ostatnimi czasy no, jest szeroko widziany też w internecie. Zahaczyłyśmy o mindfulness, zahaczyłyśmy o well-being, tak? Tak. A możemy jakby... To staropolszczyzna taka, mindfulness, weight, well-being, tak. To mamy staropolszczyznę, co tak. Jest co? Co jest pojęciem szerszym, co jest pojęciem węższym? Pojawiają się przeróżne kursy właśnie, takie szkolenia. Ja przyznam, że ja się nawet nie czuję na siłach powiedzieć, co jest pojęciem szerszym, co węższym, bo one się bardzo zazębiają. One są jakby, jedno jest częścią drugiego, tak? Uważność, to mindfulness, jest umiejętnością skupiania się na jednej rzeczy bądź jednej czynności. I rozmawiałam kiedyś, robiłam wywiad dla pisma z menedżerką, która ogarniała dwa obszary, finanse i zasoby ludzkie w kilku różnych krajach, a jednocześnie od czasu do czasu prowadziła kursy mindfulness. I ona mi powiedziała, że ona jest w stanie wykonywać tak ogromną pracę tylko dzięki temu, że nauczyła się uważności. I że ona jak pisze maila, to zajmuje się tylko napisaniem tego maila. Jak rozmawia przez telefon, to wyłącznie rozmawia przez telefon, już nie pisze maila w międzyczasie. Jak rozmawia z kimś albo czyta jakiś dokument, to znowu robi tylko i wyłącznie to. Dzięki temu każda z tych czynności zajmuje jej mniej czasu, bo wielozadaniowość już wiemy, o tym też zresztą pisałam na blogu, jest przereklamowana.
Natomiast well-being jest po prostu dobrostanem, dobrym samopoczuciem. Uważność ułatwia uzyskanie dobrostanu, ale też dobrostan ułatwia bycie uważnym, bo trzeba dużego treningu, żeby umieć być uważnym w taki sposób, jakim przed chwilą opowiadałam, w sytuacji stresowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji frustracji. To jest niezwykle, niezwykle trudne. W momencie, kiedy siedzimy w szympansie, to uważność w ogóle wylatuje w kosmos. Tak? Bo wprawdzie nasze emocje skupiają się na czymś, ale właśnie to są emocje, nie idziemy po rozum do głowy, nie używamy człowieka, tylko posługujemy się emocjami i nasze reakcje są uruchamiane przez emocje, a nie przez rozsądek i przez analizę sytuacji. A wspomniałaś, podałaś przykład menedżerki. Właściwie no my jesteśmy albo czasami, niektóre z nas są menedżerkami zawodowo, ale domowo też jesteśmy często menedżerkami tak. Ogniska dziecięcego. Tak. Jak ogarnąć te sytuacje stresowe takie codzienne? Jak zarządzać sytuacją stresową? Wiesz co, no przede wszystkim właśnie posługiwać się człowiekiem, czyli przyglądać się, jakie są fakty. I wychodzić od faktów. My mamy taką tendencję, żeby opierać nasze działanie o interpretację faktów. To pozwólcie, że opowiem Wam dwie historie, które dotyczą tego samego wydarzenia. A wydarzenie miało miejsce w Dniu Kobiet i jest troszkę podrasowanym, ale rzeczywiście faktem czymś, co przydarzyło się moim znajomym. Małżeństwo ze sporym stażem, kochające się. W Dniu Kobiet on jej zazwyczaj przynosił kwiaty i perfumy. Nagle któregoś roku przyniósł jej perfumy. A gdzie kwiaty? Jej ścieżka myślenia. Przyniósł mi same perfumy. Nie przyniósł mi kwiatów. Mhm. Tak? Taki był fakt, dostała perfumy, wybrała z tego taki element, nie dostałam kwiatów. Aha, to znaczy, że coś jest nie halo. Tak? Zaczęła szukać pomysłów. Jej szympans, tak, zaniepokoiła się. Szympans zaczął kombinować i zaczął interpretować. Nie dostałam kwiatów, on może mnie już nie kocha, a może kogoś ma. Nadchodzi wieczór, ona zawija się w kołdrę jak w kokon, odwraca się pupą do drzwi i nie ma jej. On: kupiłem jej perfumy. Wprawdzie nie kupiłem jej kwiatów, bo jak dotarłem do kwiaciarni, to te kwiaty już były takie przeżute, że nie chciałbym jej dawać takich kwiatów. Ale kupiłem jej ulubione perfumy. W dodatku drogie jak jasny gwint. No to chyba jest zadowolona, nie? Gdzieś tam on sobie wyobraża, jak to ona jest zadowolona. Wieczorem przychodzi do sypialni ogolony i wypachniony i zastaje kokon. Tak? Ta sama sytuacja, te same fakty, ten sam obraz, dwie osoby wybrały z tych faktów inny element i zaczęły go interpretować. I teraz, żeby sprawdzić, co takiego się wydarzyło, trzeba zejść do faktów. Powiedzieć zaraz, co takiego się wydarzyło? A, on dał jej perfumy. Drogie, jej ulubione. To może jednak coś znaczy. Kochanie, dlaczego nie dostałam dzisiaj kwiatów? Kwiaty dostaniesz w innym terminie, bo te były dla ciebie za brzydkie. Jednak mnie kocha. Trochę tak jest, żeby nie wpaść w nadmiar stresu, żeby nie bać się tego, co jest w naszej wyobraźni. Potrzebujemy trzymać się faktów i analizować sytuację bardzo racjonalnie. Racjonalna analiza sytuacji mówi, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, prawdopodobnie jesteś bezpieczna, bezpieczny. Jeśli chcesz mieć wpływ na sytuację, tak, mówimy teraz o Ukrainie przez moment, to decydujesz się na jakiś rodzaj pomocy, wybierasz ten rodzaj pomocy, z którym czujesz się komfortowo, albo ten, który przyjdzie ci z największą łatwością, z jakiegoś powodu, tak? Bo znasz ludzi, bo łatwo ci dotrzeć w jakieś miejsce, bo coś masz, coś możesz. Radzisz sobie w taki sposób, że skupiasz się na tym, na co masz wpływ, ale też stawiasz granice. Chcę mieć tyle wpływu i jestem gotów, gotowa włożyć w to tyle energii w tej chwili. Może trochę więcej,
Czasem jest tak, że ludzie widzą, jaka jest sytuacja z bliska i angażują się bardziej. Jest trochę takich opowieści o tym, że ktoś pojechał na granicę tylko zawieźć dary, a jest tam już od tygodnia uchetany po łokcie, bo pomaga i rzeczywiście jest niezwykle przydatną osobą. Może tak być, ale żeby skutecznie pomagać, trzeba być w dobrej formie, więc musi być ten moment, kiedy osoby pomagające wysypiają się, wyciszają się, kiedy się separują od tej dramatycznej sytuacji, którą oglądają, a nawet kiedy po dłuższym czasie korzystają ze wsparcia psychologicznego, bo zespół stresu pourazowego bardzo łatwo złapać wbrew pozorom. A stres no, niewątpliwie jest z grupy tych emocji trudnych. Emocji cały znaczy, stres, stres jest nie, stres jest z każdych emocji, tak? No, bo nie mylmy określenia stres z emocjami. Mhm. Stres to jest jakaś reakcja fizjologiczna organizmu, ale może być stres reakcją na fajne emocje. Mhm. Tak? Jak się zakochuje, to też adrenalina buzuje i tam ten kortyzol szaleje przez jakiś czas, tak? Więc to też jest stan, który na dłuższą metę nam nie sprzyja, bo trudno się skupić, bo trudno wykonać pracę i tak dalej, tak? Więc natomiast rzeczywiście w tej chwili mówimy o tym, że ten szkodliwy stres, ten stres destrukcyjny jest, pojawia się wtedy, kiedy jest reakcją na trudne emocje. Na złość, na gniew, na lęk, na strach, na rozpacz, czasem na tęsknotę, na te emocje, których przeżywanie jest dla nas trudne. I to też chyba jest ważne, żeby umieć te emocje nazwać. Tak, dlatego właśnie... Jest mi źle, jestem poirytowana, nie wiem, co się dzieje, ale no jest mi źle. Tak. Ale żeby też sobie jakby posegregować, co to się w tym worku tam znalazło, ponazywać, poukładać i wtedy lepiej zrozumieć, nie? Zdecydowanie, dlatego że jeśli nazwiesz emocje, to łatwiej ci jest z nią sobie poradzić. Jak jest ci źle i nie wiesz, o co chodzi, to nie wiesz, co możesz zrobić. Jak jest ci smutno, to no, jakby masz prawo zapłakać, tak? I płacz, nie ma sprawy. Odpłakanie pomaga. Jak się boisz, to szukaj choćby po trosze bezpiecznego miejsca. Kiedy jesteś wściekły, to zastanów się, z jakiego powodu i co możesz sprawić, żeby ta twoja złość była mniejsza. Tak? Czy w ogóle, czy sytuacja jest warta takiej złości i takiej reakcji? Czyli możemy też zasugerować taką może mini pracę domową, że dziś już po live, no powiedzmy może w trakcie, a nie wiem, czesania włosów, przed spaniem, kąpieli, że skupicie się przez chwilę chociaż tylko na tym, co robicie. Nie na tym, co za chwilę będziecie musieli zrobić, listę zakupów na jutro, listę obowiązków, jak rozdysponowanie obowiązków wśród domowników, tylko na tym, co same właśnie wykonujecie teraz. Tak. I zaobserwujcie. Nawet jeśli to jest krojenie marchewki, tak? To sporo. Zaobserwujcie, jak same na to reagujecie, czy rzeczywiście po tej chwili, po tych 2-3 minutach myślę ja tylko o jednej rzeczy, nie o 50 innych, czy rzeczywiście nie jesteście spokojniejsze. Sprzyja temu robienie list. To może być lista zakupów, to może być lista zadań, to może być lista dla kogoś z domowników również, ale jak piszesz listę, to jest uspokajające, bo zaczynasz kontrolować tą sytuację. Nie masz takiego popłochu, że musisz pamiętać o wielu rzeczach naraz. I tego popłochu, że tego stresu, że zapomnę. Tak, dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Bo wiem, że to minie. Tak. I rzeczywiście listy mogą być na różne rzeczy i bardzo, bardzo przydatne są listy długoterminowe. Ja mam na przykład długoterminową listę mazurską. Od kilku lat tą samą, trochę ją tam oczywiście zmieniam, tak? Bo czasem biorę ze sobą granatowy szal, a czasem biorę ze sobą zielony szal. Ale rzeczywiście niektóre rzeczy tam ulegają zmianie, natomiast mam taką wyjazdową listę, wiem, że co roku będę gdzieś nad jeziorami i ta lista mi się przyda, tak? I trzeba wziąć ze sobą boję asekuracyjną, kocyk, ręcznik i coś tam. I to samo jest z listami zakupowymi, tak? Mądre lodówki to wiedzą, że najczęściej kupujemy te same rzeczy. W związku z tym, jeżeli ktoś z domowników robi zakupy, niezależnie od tego, czy internetowe, czy takie w realu, no to wiadomo, że ta lista jest
dużej części ta sama po prostu i ona sobie może funkcjonować. Książki, które dziecko bierze do szkoły, czy różne fanty na różne lekcje, też są te same, tak? Znowu, może temu towarzyszyć lista. Dajcie nam znać, prosimy w komentarzach, czy już jesteście po kursie albo jakiej przymiarce do takiego skupiania się na jednej rzeczy w danym momencie, czy cały czas jesteście w tej wersji wielozadaniowej. Na prośbę moderatora jeszcze powtarzam pytanie konkursowe. Odpowiedzi na Facebooku możecie pisać w trakcie naszego wydarzenia na żywo, a osoby, które nas obserwują na Instagramach, bardzo prosimy, żeby odpowiedzi umieszczały po odbytym wydarzeniu, kiedy to zamieścimy posta, zapewne z naszą miniaturką, że takie wydarzenie się odbyło. A pytanie konkursowe jest, jak Ty radzisz sobie ze stresem? No dobrze, więc jesteśmy na takim etapie, że już wiemy, że ten dobrostan jest nam potrzebny. Wiemy, że na niego musimy sobie zapracować, musimy go wypracować właściwie. Tak. Ćwiczyć, a ćwiczenie czyni mistrza i to nie jest coś dane nam raz na zawsze, bo w każdej chwili może nas coś wytrącić, nie? Tak. Ja bym chciała jeszcze trochę porozmawiać o takich rzeczach międzyludzkich, dlatego że my mówimy o tym, jak my możemy sobie radzić ze stresem, jak jakby wewnątrz siebie sobie z tym radzić, tak? Ale często jest tak, że żeby uzyskać dobrostan i żeby eliminować stres, nie wystarczy zrobić tak prostych rzeczy, które możemy zrobić sami, odłączyć się od paru komunikatorów i rzadziej przeglądać informacje, albo w mniejszym formacie, tak? Bo obrazy atakujące z dużego telewizora oddziałują na naszą wyobraźnię i na nasz poziom adrenaliny inaczej niż te same obrazy oglądane na ekranie smartfona. Ale też jest tak, że czasem trzeba zadziałać w sprawie relacji z ludźmi, jeśli mamy wokół siebie ludzi, którzy są w jakiś sposób destrukcyjni. Tak mówimy, czasem sobie żartujemy, mówimy o wampirach energetycznych, ale to są na przykład osoby, które nas ciągle krytykują, albo osoby, które ciągle oczekują od nas czegoś, czego my im nie jesteśmy gotowi dać, bądź wręcz nie możemy dać. To warto takie relacje albo rozluźniać, albo trochę ustawiać po swojemu. Tak? Tutaj się kłania słowo asertywność. Mów wprost, czego chcesz i stawiaj granice. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to jest zresztą bardzo często przedmiot coachingu. Tak? Jak mam postawić granice? I to są, jak mam postawić granice podwładnym, jak mam postawić granice szefom, jak mam postawić granice członkom rodziny. To ostatnie bardzo się pojawiło w pandemii, kiedy ludzie pracowali całymi rodzinami w domach. I te granice były niezwykle ważne, bo każdy musiał wykonać swoją pracę zawodową, a jednocześnie gdzieś ciągle pod ręką byli członkowie rodziny, którzy zgłaszali się z różnymi potrzebami, tak? Również dzieci. No i właśnie, głównie te dzieci z potrzebami nagłymi. Tak, i to była bardzo duża szkoła, że jeżeli mam zamknięte drzwi do pokoju, albo jeśli na moim biurku leży czerwona kartka, to nie należy do mnie mówić. Tak? Na przykład mam telekonferencję, kładę na biurku czerwoną kartkę, dopóki nie ma pożaru, nie mówić do mnie. Tak? To się prawdopodobnie za 40 minut skończy i wtedy będzie można do mnie coś powiedzieć. To są takie rzeczy, które potrzebujemy uzgodnić z innymi albo zakomunikować innym. Oczekuję tego, że będziesz w jakiś określony sposób postępować. Dajcie nam znać, prosimy, czy ten temat właśnie stresu, czy tego nagłego, czy tego przewlekłego, sposób radzenia sobie z tym stresem, czy to jest to, bo mamy taką nadzieję, jest tym, czego właśnie teraz potrzebujecie. No, my mamy nadzieję, że z okazji Dnia Kobiet, bo jednak wychodzimy z takiego założenia, że kobiety dzisiaj był niestresujący dzień dla wszystkich pań i dziewczyn. Żebyśmy wiedziały, jak odpuścić. Z okazji Dnia Kobiet, ale nie tylko. Natomiast dziewczyny, jak z okazji Dnia Kobiet panowie zrobili jakieś rzeczy, których nie potrafią przez cały rok, to znaczy, że potrafią jutro i pojutrze też. To dobre jest. Dzisiaj chcieliśmy. Ale to w tajemnicy, ja dlatego tak półgłosem. Między nami. Tak. Dzisiaj chcielibyśmy jeszcze przypomnieć, że obowiązuje kod przy zakupach. Jeżeli wpiszecie kod kobieta, dostaniecie od nas krem intensywnie nawilżający 30 ml. To jest taki kremik, który się koncentruje na nawilżaniu, a jednocześnie jest wielozadaniowy. No, to taki dobrostan
buteleczce, powiedziałabym. No ładnie. Wiesz, kosmetyki mają pewną fajną właściwość, bo poleżenie z maseczką, to jest tak, mama leży 20 minut, to w wielu rodzinach jest nie do pokonania. Ale mama leży 20 minut, bo sobie położyła maseczkę, a to znaczy, że mama ma powód, jednak żeby leżeć. Robi. Tak, jednak coś robi. Tak, więc to rzeczywiście jest dobre rozwiązanie na niektóre sytuacje. Kochane, no myślę, że to spotkanie to jest jedno z takich ważnych tematów. Mam nadzieję, że przyda się wielu z Was przynajmniej kilka z tych technik, o których powiedziała dzisiaj Agnieszka. A jeśli byście chciały czegoś więcej albo macie konkretne pytania, to proszę o przesłanie tych pytań albo do Bandi, albo do mnie na przyjazny coaching. Bardzo pięknie dziękujemy Agnieszce za dzisiejsze spotkanie. Wszystkim życzymy dobrostanu, umiejętności odseparowywania się, nabierania dystansu, spokoju po to, żeby myśleć logicznie, żeby rzeczywiście efektywnie móc skupić się na wyzwaniach. I żeby mieć frajdę z realizowania własnych celów po prostu. Tak. Dziękujemy Wam pięknie za dziś. Pozdrawiamy. Pamiętajcie zostawiać informacje w komentarzach na Instagramie odnośnie odpowiedzi na nasze zadanie konkursowe. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Pa, pa.